bardzo wyjątkowy i bardzo mi bliski z tegoż powodu, że gości gdzieś mi przyjdzie bardzo bliską mi osobę. Pani Krystyna Maro ze swoimi przyjaciółmi z klubu poetyckiego Oprawy Szczecinka. I okoliczność jest też nie tyle jaka, albowiem dzisiaj kontynuujemy świętowanie 10-lecia twórczości literackiej Krysi. Nasza znajomość tak naprawdę zaczęła się niewiele ponad 2 lata temu, ale jakoś tak od razu fantastycznie zaiskrzyło. I mamy tę przyjemność co jakiś czas odświeżania tej znajomości poprzez bezpośrednie spotkanie i prezentację dorobku klubu poetyckiego właśnie na mieszkańcy Borynia Gminowa dla Państwa. Za każdym razem są bardzo miłe wrażenia, fantastyczne emocje i bardzo przyjemnie spędzony czas. Jestem przekonana, że i dzisiaj tak będzie. Zanim oddam głos moim miłym gościom, to chciałabym jeszcze tylko Państwu naświetlić, może tylko przypomnieć postać naszej jubilantki. Krystyna Mazur, tak pokrótce, mieszka w Szczecinku i znana jest przede wszystkim z działalności kulturalnej, a szczególnie z promocji poezji. Została wyjątkowo w tym roku doceniona i nie omieszka o tym powiedzieć, albowiem 6 października została laureatką Szczecineckiej Nagrody Kultury Gryfita Szczecinecki 2018. W tymże konkursie nagradzani są ludzie, którzy są naprawdę szczególnie zasłużeni dla kultury szczecineckiej. Ja zatem bardzo się cieszę, że to się tak fantastycznie złożyło. I nawet jeżeli mielibyśmy Państwo czasami tracić rezon i myśleć sobie, że ta kultura to jest jednak marginalna i chyba niewielu interesuje, to i tak okazuje się, że interesuje. I w którymś momencie wreszcie się dostrzega tę aktywność i to, co w ramach tej działalności kulturalnej się robi, także bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Natomiast zupełnie prywatnie Krystyna interesuje się numerologią na przykład, prawda? Z nami, prawda? Ziołolecznictwem, jogą, lubi muzykę klasyczną, jazz, bluesa i jazz śpiewany. I tyle jeśli chodzi o prywatne. A o resztę, jeżeli bym chciała Państwu powiedzieć, to pewnie powie za pośrednictwem swoich wierszy. Bo tam jest cała skarbnica tego, co w głowie, w sercu i w duszy i w życiu. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że Państwo przyszliście dzisiaj, żeby ten dzień spędzić z nami, to znaczy z moją koleżanką, z poezją członków klubu poetyckiego OBOL. Szczególnie miło mi jest powitać gości, którzy przyjechali się do dzisiaj, jechali specjalnie na dzisiejsze spotkanie 70 kilometrów z Łodza. Jest to mój przyjaciel, wydawca, to znaczy wydawca, edytor, co jeszcze tu powiedzieć, to wszystkie książki praktycznie, to jest jego zasługa, ale nie tylko te moje, ponieważ właśnie współpracujemy już od dłuższego czasu, wydając właśnie i pokonkursowe książki, i książki klubu poetyckiego OPAL. A muszę powiedzieć Państwu, że obecnie już jest w toku seria ostatnia, no i jest wydany już jest pierwszy poeta, Radek Sokołowski. No i tam po kolei będziemy wydać, już są przygotowane praktycznie książki do następnego wydania. A więc proszę Państwa, ja to nie bez kozery mówię, ponieważ tak, na pewno będzie promocja tych książek w Szczecinku, tak? I na pewno będzie w Bochum Surinowie. Także Państwo słyszeliście, Iwonko, to przy świadkach było, tak? Ci ludzie, którzy tutaj siedzą, to nie jest cały klub poetycki OPAL. Jeszcze kilka osób nie mogło dzisiaj do Państwa przybyć, spotkać się z Państwem. Przedstawię ich na końcu, może czy byście chcieli wiedzieć, jak teraz już, już teraz, tak? Z kim mamy do czynienia, ale może tak, może ja na początek tylko przedstawię człowieka orkiestra. To jest Waldemar Tomaszewski. Multiinstrumentalista. Założył sobie na dzisiejszy wieczór, że przygotuje taki zestaw piosenek, co byśmy mogli wszyscy razem zaśpiewać. Chociażby w refrenach, nie? A więc proszę Państwa, Waldemar Tomaszewski na początek i po prostu.
prostu robimy dalej scenę. Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy z naczek. Młoda noc, długa noc zawitała na brzeg. Śpią samotne ziemniaki w popiele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny gęs, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Zajmie chwieją się łany rzepaku. Umierają co słabsi wśród ptaków. Ach panie, panowie, ach panie, panowie, ach panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Wyśniło, wyśniło się do dnia. Poczerniały wnętrze, liście porwał nim wiatr. Poznikały gdzieś lem, jak nadziei bez ślad. Niezłowione figlują szupaki. Minął rok, znowu rok belejaki. Widzisz, kończy się mam, nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak, mówisz, szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozdania już bliska. Ach panie, panowie, ach panie, panowie, ach panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci do mnie nas. Ach panie, panowie, ach panie, panowie, ach panie, panowie, śniło, wyśniło się do dnia. Umiem cenić twój tak elegancki twój styl. To nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy. Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tą piosenkę. Żegnaj miła, no cóż, jak się żegnać to już. Pięknie było nam z tym, lecz za dużo jest dziś. Może ja, może za mało cię kochałem, lecz zapomnieć to już nie umiałem. Ach panie, panowie, ach panie, panowie, ach panie, panowie, już ciepła nie ma nas. Co było, to było, co było, to było, nie było jak miłość. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, dzisiejszy grudniowy wieczór zapraszamy do wejścia w ten piękny świat poetycki Krystyny Mazur. I oto w 2008 roku ukazuje się pierwsza książka Księżyc od kota silniejszy. Wprawdzie już 8 lat Krystyna Mazur mocnym głosem istnieje w świecie literackim. Pisze, zdobywa laury w konkursach poetyckich, drukuje wiersze, w periodykach literackich i almanachach organizuje życie literackie w Szczecinku, którymi są wieczory autorskie, konkurs poetycki, grupy poetyckie. Jest zapraszana na wieczory autorskie na terenie całego kraju, festiwale literackie. Jednak to od wydania pierwszej książki, właśnie tej. Możemy liczyć jej profesjonalne wejście na zwany rynek poetycki. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na ilustracje, które zostały wykonane i znajdują się w poszczególnych książkach poetyckich Krystyny Mazur. Te ilustracje niezwykłe, zwracające uwagę, przyciągające do wszystkich książek, wykonuje jej córka, Dorota Mazur, która obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii i nie mogła dzisiaj do Państwa przybyć. Krytyką
uroczystości Krystyny Mazur zajęło się wiele osób, a wśród nich teraz do głosu Leszek Żuliński, krytyk literacki, członek Związku Literatów Polskich. Będą to fragmenty przedmowy do książki Księżyc odprawa silniejszy. Krystynę Mazur poznałem wiele lat temu. Nie przypuszczała, że zarazi się bakcylem Rejryki, ale tak właśnie się stało. I oto ten debiutancki tomek, późny jak na średnią krajową w tej branży, lecz właśnie dlatego tak mocny i przejmujący. Kim jestem? Kot włóczący się za księżycem, gdy potrzebuje ciepłego domu i pełnej miski, przystaje na chwilę. Lecz księżyc silniejszy, więc biegnie z wiatrem, nie przejmuje się deszczem, potrąca łapą chwilę i biegnie dalej, za księżycem. Pies uwięziony miłością w ciepłym domu z pełną miską zatrzymał się na stałe. Nie uleci z wiatrem. Uwiązany smyczą potyka się o deszcz i oczy pana. Tylko czasem zawyje do księżyca, chociaż zapomniał dlaczego. Na pewno pośród takiego właśnie pejzażu pewna zasadnicza cecha Krystyny Mazur nie uległa atrofii. Jest nią kobiecość. Kobiecość pojmowana jako sposób ostrzegania i przeżywania świata, jako treść życiowych oczekiwań, jako specyficzne i piękno, i smutek. Punkty widzenia. Drzewa dotykają gwiazd, ogałęziły drogę mleczną, sosnowy zapach przestworzy. Leżę na ławce, pode mną świerszcz. Dla niego dotykam gwiazd. Jestem drogą mleczną, zapachem lata obdzielam przestworze. Kobiecość, choćby nie wiem jak uniesiona, natchniona, tkwi w rzeczach, w przyziemiu życia i między innymi to w wierszach Krystyny Mazur zachwyca. Rzeczy drobne, powszechne, codzienne, które nie uziemiają bujania w obłokach. W jednym z wierszy znajdujemy obraz anioła z podniecioną aureolą. Ta wzniosłość i przyziemność, sakrum i profanum, jest w gruncie rzeczy świadomą próbą pogodzenia tych zwyczajności, które kultura stawia na antypodach. Życie jest prostsze, ale i okrutniejsze. Poezja, taka jak ta, uczy, że możemy się w tym rozchwianiu pięknie odnaleźć i pięknie spełniać. Kobieta w średnim wieku powinna zapamiętać hasło dostępu do plików, do poczty internetowej. To, że już prawie wszyscy jesteśmy małpami. Nowy język, puk, gadu, gadu, puk, pin, pit, nip, pit, pilit. Nie może zapomnieć numeru butów, kołnierzyka, daty urodzin swoich dzieci i dzieci siostry. Daty urodzin niekoniecznie męża i numeru swojego domu na wszelki wypadek. Pani domu czytana wieczorem przypomina sobie, że nią jest. Tytoń pomaga kwiatom zabijającym szyce. Krem z domieszką złota rozmarszczy jej twarz. A zamiast wiatry koronkowa bielizna. Kobieta w średnim wieku zapomina być. Krystyna Mazur ma ponadto pewną arcyważną świadomość, którą wyraża w jednym z najpiękniejszych fragmentów tego zbioru. Język wywołujący spustoszenie, gorszy niż ogień. Ten język jest aniołem i jest diabłem. Buduje nas, tworzy i zabija. Wyręcza Boga. A więc samo pisanie wierszy jest czymś niesamowitym.
bezpieczny staje się prowokowaniem losu. Te jęki słychać w tej poezji, ale to dobrze. Dzięki temu staje się ona szczera, przejmująco autentyczna, rozedrgana. Gdy bierzesz mnie w ręce, jestem aniołem z pognięcioną aureolą. Skrzydła zostawią za drzwiami, nie potrzebując już szukać drogi do nieba. Kiedyś wymknę się z twoich rąk i stając się porządnym aniołem, spadnę na ziemię. Nie wiem, czy jest, proszę Państwa, potrzebny mikrofon, czy... No właśnie, coś tak hałasuje. Czy będę lepiej słyszała, no, może bez mikrofonu? Dobrze. Tak, dobrze. Te wiersze tworzą świat Krystyny Mazur. Uzmysławiają nam trud udźwignięcia wyzwań, które okazują się zbyt delikatne, by były oparcie i zbyt napastliwe, by były nieistotnym drobiazgiem. Wiersze w tej pasjonującej igraszce losu okazują się czymś niesłychanie ważnym. Dlatego ta poezja jest tak dojrzale pogodna w swym bólu. przyjęta, co wiąże się między innymi z licznymi zaproszeniami.
oświadczeniami na wieczory autorskie oraz pozytywnymi recenzjami w ogólnopolskich periodykach literackich. I ponownie do głosu dopuszczony zostanie Łaszek Żuliński. Tym razem z Gazety Kulturalnej pochodzą fragmenty. Ten tomik robi wrażenie. Jest piorunującą mieszanką życia i poezji. To ten rodzaj pisania, który wynika nie z egzaltacji sztuką, lecz z chodzenia po ciernisku dnia codziennego. Innymi słowy, odkryliśmy moc i sens przyziemia i w nim ulokowaliśmy cały ten pejzaż, pozbawiony wszelkiej egzaltacji i aż do bólu autentyczny. Lilka potrafiła się w tym odnaleźć i co najciekawsze, otworzyć nowe przestrzenie dla doznań i języka. Oto wiersz pod tytułem Nowa czasoprzestrzeń. Gdy dzieci wyprowadziły się, a męża oddelegowali, kupiłam zegar z duszą, by coś chodziło w domu. Budzi mnie co godzinę jak kochanek z wypłowiałych baśni. Z mroku wydobywa wiersze turpistów i włóczy po kątach, rozdymając granice. Godziny tak głośne, że budzą oblodzone okna, zmieniając w dekoracje teatralne. Modlę się o sen. I na każdym kroku mamy tu właśnie takie wiersze, wielowarstwowe, pisane na poziomie dosłowności i zaraz potem parabolizujący niemal każdy drobiazg. Znajduję tu też wiersze po prostu urocze, tkliwe, pomysłowo opisujące sytuacje z pozoru banalne. Na przykład ujął mnie ten wiersz. A, B, C. Dedykowany Kornelii Balcerzak. A propos, to jest moja wnuczka. Sny maleństwa pachną mlekiem, jeszcze nie kwaśnie. Uśmiechami nagradza rytm poza powiekami. Nie widzi malejących pieluszek. Naukę rozpoczyna od da, da, listów. Zahartuje się każdą wbitą pod paznokcie zimą. Wazonami o swojej śmierć kwiatów. Nie budzi, kiedy jeszcze wyciąga rączki ku górze. Przy okazji proszę zwrócić uwagę na wyrafinowania w tym posłownie prostym wierszyku. A te wazony oswajające śmierć kwiatów, rewelacyjne, to teksty szlachetne, proste, ale też dramatyczne. Ona jednak w całym tomiku nie ma jakby czasu dla siebie. Życie ucepione jest sznurem do karmienia szarej codzienności. I tak dobrze, że w niej się rodzą te wiersze. One są tu detoksem, terapią. Taką rozchyloną żaluzją, przez którą widzimy prawdę życia, losu i świata. Tym razem przejdziemy do słów Lucji Dudzińskiej, która zamieściła je w Topoksie. To jest taki periodyk literacki. Krystyna Mazur z dużą sprawnością językową żongluje metaforyką i swoistą oryginalnością przekazu. Jest to poezja wymagająca. Wypada docenić u autorki twórcze myślenie, przełamujące utarte schematy, aby spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia. Obecnie Jerzy Beniamin-Zimny, wiceszef Związku Literackiego, Związku Literatów Polskich. Dawno nie czytałem tak wzruszającej lirki. Przemówiące do głębi frazy, jeszcze bardziej poruszające wyznanie wierszu Wigilia. Znów dzień gotuje się jak zacień. Za oknem smugi światła skanują ludzi.
oddalonych od siebie jak galaktyki. Zimne słowa nie pozwalają na sen z czystym sumieniem. Nic nie pozostaje, jak czekać na cud pachnący igliwiem i chlebem. Anioły już nie przechodzą przez nas do nieba. Robią miejsce ludziom układającym wiersze, jak relikwie w zaśmiedziałych skrzyniach. Noc jak po bimbrze plącze się za oknami. Zaczyniamy światło ogrzewające ziemię. Rozpoznajemy cud, anioły w nas. Motywy biblijne, świąteczne, niezwykle istotne, skłaniają do zadumy, refleksji, zatrzymania się. A przecież ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała. Kropkę na ti postawi się, jak nie mam niebawem, bo wierzę w jej kolejną książkę, tak samo dobrą jak detoks. I nie będzie to dalszy ciąg terapii oczyszczającej, lecz nowe dokonanie. Detoks mnie przekonał. Wielka noc. Rozkołysany chleb przylgnął do dłoni, świadcza dobrobycie i czystych ustach. Ptaki rozkołysane wiatrem znoszą dobre nowiny. Niebo pęka, zanosi się burzą, oślepia, jakby zasłaniało oczy ofiarą. Szukasz spokoju w kościołach, gdzie świece, kadzidła i dzwonki. Anioły zaplątane w witraże medytują o dobrej nowinie. Jednak tracisz wszystko. Zostaje droga w tobie, nie obok, nie gdzieś tam. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko odłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz na chwil, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój dzień, by przed twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Dum, dum, dum.
hańbodyskimi Krystyny Mazur. A teraz nadszedł czas, by zapoznać się z poematem kresowym, książką, która miała już dwa wydania. Pierwsze wydanie pochodzi z roku 2015, którego wydawcą jest Związek Literatów Polskich w Poznaniu. A drugie wydanie zostało ujrzało światło dzienne w roku 2016 i jego wydawcą jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinie. Obecnie kilka słów wynikających z korespondencji z autorką Leszka Żulińskiego. Krysiu, ten tomik daje świadectwo. Ty jego siła i wartość. Oczywiście młodym to będzie zwisało, ale dokument poetycki pozostaje. Dlatego dobrze, że to napisałaś. Trzymam kciuki, aby udało się wydać. Krysiu, przysiadłem wczoraj i zająłem się twoim tomikiem. Jest zupełnie czymś nowym w naszej literaturze. Nowym i osobnym. Nietypowym i ważnym. Próbuję zrozumieć czasy, w których żyje moje babcie. Ten kawałek ziemi zwanej Ukrainą to również moja historia, korzenie. Nie wilku budzi się. Pnie olch są gładkie, nie rozdrapują skóry. Jednak bracia wbierają dęby, mówią, że przybędzie mi siły. Ciemność rozdziergają ślepia, ciszą bycie wilków. Mama uspokaja. Nie tych zwierząt trzeba się bać. Jednak boję się. Usypiam, gdy księżyc zanika, budząc rodziny wspieraną przez drzewa. Schowanego lubimy się bawić obozu cioci Oksany. Tu jest ciepło i pachnie mlekiem. Mama ma czerwone oczy. Więcej się tam nie chowajcie, a kiedy mnie zabraknie, słuchajcie prawusia. On prawie dorosły, na gwiazdkę dostanie 15 lat. Nie chcę słyszeć prawusia, gdy mówi. Wątrowcy spalili ciocia Oksanę, bo ukrywała lachów. Dlatego mama ma czerwone oczy. Las i zboże kołyszą do snu. Mama już nie opowiada nam bajek. Wpatrzona w księżyc, coraz ciszej powtarza. Nie wilków się bójcie, nie wilków. Drzewo genealogiczne rodu zainspirowało mnie do napisania tej poematu kresowego. Natomiast opowieści mamy pozwoliły spojrzeć na historię z punktu widzenia kobiet i dzieci, żyjących w tych niezwykłych, nie tak bardzo przecież zamierzchłych czasach. Lalkami się baw. Wacia to dzieciuch. Nos ma jak kartofelek, bawi się lalkami i nawet prawusia mówi o śmierzeć. Była zazdrosna, kiedy mama zabierała ją do babci Agaty. Zawsze miałam coś do zrobienia w obejściu. Babcia szyje latki, są ładniejsze niż te ze sklepu. Od tamtej niedzieli jestem niewyspana. Mama zamknęła się w sypialni. Ma teraz białe włosy. Ale i tak jest najpiękniejsza. Babcia patrzy, jakby nie widziała. Nic nie mówi, tylko krzyczy nocą. Franuś nie śmieje się, gdy pytam. Ucieka. Babcia Agata przywiozła lalkę. Tak jeszcze nie widziała. Jednak chce tylko, by siostra przestała krzyczeć. A ona wydłubuje lalce oczy. Rzuca o ścianę i idzie spać. Tak głośno już nie krzyczy i trochę się wyspałam. Marii ukochanej lalce rozcina brzuch, wyjmuje trociny, chce wsadzić tam kota, który jednak jest za duży. Rozbija słoik i szkło wkłada do brzucha Marii. Każe babci zaszyć i idzie spać. Tej nocy nie krzyczy. Rano przybije w koło jabłonki pozostałe lalki, moje też. Po ukraińsku śpiewa o wianuszku, po ukraińsku. Dzieciuchy szybko się uczą, mówi babcia i szyje nowe lalki. Wacia wiąże je i wrzuca do pieca.
Idźcie do piekła w ogniu wasze miejsce lachy. Teraz śpi cicho i nie patrzy na nowe lachy. Jednak gdy księżyca rozkwita nad lasem, boję się, że znowu zacznie krzyczeć. Dlatego mówię, lalkami się baw, lalkami. Dziwnie pisały się te wiersze. Początek i koniec jakby się ze sobą nie łączyły. Najpierw w ciągu 2 dni powstały 3 wiersze. Te, co Państwo słyszeliście, wilków się bój, lalkami się baw i jeszcze jak dzieciuch. Potem praktycznie 5 roku nic mi się nie pisało, nic na ten temat. I myślałam, że to już temat wyczerpany, że miały powstać tylko te 3. Jednak przyszedł dzień, kiedy powstały następne 3 o dziwo wiersze. I tak było do końca tej książki. Te wiersze jakby same się pisały, jakby ktoś mi je wkładał do głowy, podsyłał materiały potrzebne do, materiały historyczne też potrzebne do tej książki. Nie wiem, ja tak do końca nie jestem pewna, że to ja tą książkę napisałam. Tylko po prostu, no nie wiem, jeśli wierzycie Państwo w takie nadprzyrodzone jakieś dziwy, no to po prostu ja do tej pory utrzymuję, że słowa do tego poematu ktoś wkładał mi do głowy. I jak ja na przykład długo siedzę nad wierszem, poprawiając go, przerabiając i tak dalej, tych wierszach nic nie poprawiłam, to były gotowe, gotowce po prostu. Bóg się urodził. Pierwszy rok wojny był spokojny. Nic się u nas nie działo. Niemcy zezwolili tak tacie dalej pracować w Rumunii. Jak święta Bożego Narodzenia były normalne. Całą rodziną szliśmy na pasterkę. W domu choinka z lasu, snopek zboża w kącie, na stole siano, a w nim złożono opłatę. Jakoby żywe dzieciątko Jezus w tej garstce ziarnka złożony. Tatuś dzielił się opłatkiem na początek z babcią, potem z mamusią, a następnie z nami wszystkimi. Rodzinne wieczerzanie zaczynało się od kolędy, Bóg się rodzi. Po świętach Niemcy z Ukraińcami zapakowali na samochody pracujących w majątku Żydów. Pod plądeką widziałam dziewczynki, które nie śpiewały w szkole. Zabierają ich do getta, bo po zimie żubel połyski, powiedziała babcia. Poza tym w naszych okolicach było spokojnie. Wiosną 1943 roku powietrze zgęstniało, skończyły się noce w łóżku, słychać było krzyki banderowców. Tu chrysta lachów nie trzeba, Ukraina nasza. W grudniu wieczerzaliśmy w ukryciu. Cicho śpiewając, Bóg się... Poemat kresowy, proszę Państwa, nie opiera się tylko na faktach historycznych. Jest w nim spora dawka tak zwanej literackiej fikcji, a wynikła ona z mojego utożsamienia się jakby z bohaterami opowieści. No i pisząc go, moim celem nie była ocena sytuacji, ocena postępowania, lecz chęć zrozumienia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego coś takiego mogło się zdarzyć? No a przede wszystkim ocalenie od zapomnienia, zwłaszcza tego wycinka historii, w którą została uwikłana moja rodzina. Dotarliśmy do Izabeli Dupkiewicz-Peszek, która periodyk szczeciński, literacki, pisze następujące słowa. O samych zdarzeniach poetka niewiele pisze wprost. Zostawia nas ze strachem swoich bliskich przy wigilijnej kolacji rodzinnej, przy dźwiękach śpiewanych w życiu kolędy, Bóg się rodzi. Ważna, niebanalna, poruszająca, dobrze przemyślana i napisana książka. Tego chcę od poezji. Kapliczka. Matka Jezusa mieszka w kapliczce, na rozstaju. Spogląda na niebo łączące się z jeziorem. Drobne drzewa,
Mły przeglądający się w wodzie i wioskę na drugim brzegu. Mateczka, calutki świat ma pod opieką. To gdzie jej tam jeszcze wioskowych spraw pilnować? Mówi babcia. Zrywa kwiaty i idzie wymodlić spokój. Tu ciszę niż w mieście. To i kłótnie bardziej słychać. Jak nie bójka, to kolejna panna z dzieckiem. W kapliczce zawsze są świeże kwiaty, tak jak i w kościele, który rano katolikom, wieczorem prawosławnym służy. Który ksiądz łaskawszy dla wiernych, do tego się idzie. Babcię w prawosławnym ochrzcili. Słabowita była, a ksiądz zachorzał. Pop cud uczynił i babcię do życia wrócił. Droga do kapliczki biegnie przy cmentarzu, gdzie krzyże nagrobne tyłem do idącego stoją, jakby umarli, na żywych patrzeć nie chcieli. Babcia się ich nie boi, mówi, by uważać na tych, którzy nie wiedzą, że umarli i żyją dalej. Uniwersytetu Warszawskiego, który tak króciutko wspomina to, co sądzi na temat poematu kresowego. Książka poruszyła we mnie czułą strunę dzieciństwa, dalekiej przeszłości, rodzinnego mitu. Które są czułe i piękne. Moim zdaniem w tym tomie wspięłaś się na wyżyny lirycznej opisowości. Ciekawe brzmią też fragmenty historyczne. Bardzo ci dziękuję za ten poemat i pozdrawiam najserdeczniej. A teraz Bartłomiej. Bartłomiej Świec w Gazecie Kulturalnej. Nikt i nic nie jest w stanie zwrócić tych straconych lat. Człowiek jest trochę jak kamień rzucony w pustkę. Jak pisze poetka w odchodzeniu, chociaż wiem, że deszcz nie napełni naczynia, gdy ono rozbite. I to jest właśnie w tym życiu na obcej ziemi najgorsze, jakaś niezwykle precyzyjnie uchwycona przez poetkę jałowość. Usłyszeć nasze babcie. Jeszcze się nie urodziło. Jeszcze mnie nie widzicie spoza cieni domów. Jeszcze nie wiecie, że wasza córka będzie moją mamą. Wyjedzie ze Związkiem Młodzieży Polskiej do stolicy, by odbudować ją w czynie społecznym. Tam pozna mojego tatę, też przesiedleńca. I cegła po cegle zbudują nowe życie. Palę znicze w święto zmarłych i opowiadam mojej wnuczce o babciach, których serca biją w dzwonach kresowych kościółów. A jeśli istotnie, mój Boże, na wzór swój stworzyłeś mnie Ty, dlaczego mnie zmienić nie możesz? Dlaczego ja jestem zły? Dlaczego kochając zabijam? Wolno, wolno mi źle. I jak ma się serce do kija, co bardziej zaboli dziś mnie. I jak ma się serce do kija, co bardziej zaboli dziś mnie. Ptakom oddałem serce i wierny jest tak.
a mnie daj serce kalekie, bo tracę przyjaźnie i twarz, a przy tym nazwałeś człowiekiem, czy tylko człowiekiem, czy aż, a przy tym nazwałeś thank you.
jeśli zabraknie ci w sercu nadziei, bo powrót jest zawsze daleko. Przypomnij te słowa, zaśpiewaj od nowa, by wiedział, że ktoś na nie czeka. Techniczną opiekę i też dlatego ta książka wygląda jak wygląda, gdyż tę pracę nad relacją techniczną wykonał pan Bogdan Zdanowicz. Tu obecny. Tu obecny. Dziękuję bardzo za tę pracę, które pan ma. Warto jeszcze podkreślić, że w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego Związek Literatów Polskich nagrodził Krystynę Mazur pierwszym wyróżnieniem za najlepszą książkę poetycką w 2018 roku. Polecamy również lekturę tego tomiku. No teraz fragmenty z korespondencji Małgorzaty Grajewskiej. Pomysł plastyczny doskonały. Co najważniejsze przy ilustrowaniu poezji, niejednoznaczny. Przecież to są ptaki w klatkach, ale jakie ptaki, takie klatki. Jest zamknięcie i jest pakt uwolnienia. Pana głosu. Wiersze świetne. Czytałam parokrotnie, bo warto, bo mądre, bo zaskakujące i wymagające zatrzymania. Lubię twoje nieoczywistości, napięcia, drgania. Jest w nich wszystko, co przeżywa kobieta dojrzała. Zmagające się z życiem, pełnym goryczy i rozczarowań. Ale jest to kobieta silna, jednocześnie wrażliwa. Twoje obrazowania są czyste i dorodne, odarte z tkliwości. Jesteś krucha i mocna zarazem. Piękny zbiór wierszy. Dziękuję. Pozdrawiam. W drodze. Więcej jest modlitwy w dobrym wierszu niż w odklepanym pacierzu. W lesie słychać Boga wyraźniej niż w kościele, gdzie myśli opasane kirem ciągną politykę, biedę i ból na ołtarze. A ja wierzę stukniętym świętym w rozdeptanych butach, które pomarszczonymi rękoma grzeją koty przy śmietnikach. Stukniętym uchodzi rozmowa z psami, ptakami, a nawet szczurami. Święte stukają i odchodzą boczną drogą, nie patrząc kościołom, lecz Bogu w oczy. I kolejna korespondencja, tym razem Ale Wysołanki. Książka jest niezwykła pod każdym względem. Rysunki i wiersze stanowią integralną całość. Ale jest w tej całości jakaś metafizyka, coś, czego nie umiem nazwać, ale
bardzo czuję od pierwszego dotknięcia. Do słowa dojdzie teraz Jerzy Benjamin Zimka. Książka pięknie wydana, ilustrowana z pełną zawartością, artystycznie pod każdym względem, ekstra klasa. Warto ją mieć na półce. Jule, noc przesilenia zimowego. Stroję jodłę i wieszam je miołę pod sufitem. Staję się wiedźmą, skrzypię z każdym poruszeniem ust. Nie jest łatwo mi oswoić. Lubczykiem dopełniam chleb, mruczę i mięknę, wtulona w futro kota. Gdy odwracasz się do mnie plecami, drapię. Dorosłam do zielonej sukienki, zapachu ziół i gwiazd zebranych z mętnej wody. Budzę się, chodząc po ogniu. Z żaru wyjmuję nową odmianę wiedźmy, która bez miotły lata w sieciach społecznościowych. A teraz wysłuchamy słów Karola Maliszewskiego, poety i recenzenta w jednej osobie, jak również pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. To, co najbardziej przejmuje w tych wierszach, dotyczy pytania o wartość człowieczeństwa oraz skłania do zastanowienia się, dlaczego ono jest ulotne i nieokreślone. Kim właściwie jestem w szybko zanikającej pamięci o mnie? Która z moich masek przetrwa i na jak długo? Każda dobra poezja sporo takich pytań stawia i pozwala poznać autora po specyfice języka tych pytań. Pozwala wydobyć go z anonimowości. Sądzę, że dyptongiem Krystyna Mazur wychodzi z ciebie. Rezygnuje z ostrożności. Staje się coraz bardziej odważna. Czytając, zobaczyłem kogoś. Dziewczynkę i staruszkę w jednej językowej odsłonie. Życie i śmierć, z uwagą przypatrujące się sobie. Bez budzika. Babcia ze strony matki zmarła przed moim urodzeniem. Z babcią ze strony ojca nie byłyśmy blisko. Nie pamiętam, czy kiedyś zbudziła się w moim domu. Dziadek ze strony matki zmarł przed swoją żoną. Dziadek ze strony ojca przyniósł mi niedźwiedzia z plastiku. Potem było wesoło, chyba go polubiłam. Czy jest powód, by o tym pisać? Poza tym, że jestem babcią ze strony córki i nie wiem, do jakiej gałęzi przyczepić dziewczynkę we mnie. Związku Literatów Polskich w Koszalinie. Widać pani niebanalne postrzeganie świata i spraw. I przyznam, że to mi wbił w fotel. Bardzo ciekawy i całkowicie inny od innych. Krysiu, jestem pod wrażeniem. Książka niesamowita, mądra, pełna emocji, pięknego człowieka. Jestem po pierwszym czytaniu, wrócę wkrótce. A wiesz, nie zamykaj drzwi, już pokochałam. Gratuluję i podziwiam. Z korespondencji Danuty Nowak, poetki. Doroty, nie zamykaj drzwi. Gdy zbieram śmieci po zimie i obmywam się z mrozu, przetrwałam, więc chowam kolce. Uczę się nowego imienia. Nie skrzypię, chociaż niebo burzy się, przypominając numery butów, ubrań i domów, z których wyrosłam. Wypuszczam się zielenią i wcale nie czuję się słaba. Nie musisz mnie naprawiać. Sama rozbiorę się na części.
Rozpracuje bałagan z hasłami dostępu, wirtualnymi małpami oraz poetami w stanie spoczynku. Z powietrza zdejmuję kwiaty, otwieram je na pszczoły i przemieniam w owoc. Zarastam dziką różą, dziewanną, dziurawcem. Więc zrywaj mnie, tacz mnie nocą świętojańską, aż staniemy się początkiem i końcem drogi mlecznej. Bardzo interesujące słowa zawiera Gazeta Kulturalna, a formułuje je Bartłomiej Siwiec. Już Państwo mieli wcześniej okoliczność poznania jego słów, a teraz kolejne. Moje skojarzenie, papierowie z rulawie, artystycznie wykonane, to są wiersze, które fruwają i nigdy nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzą. Rulawie często też występują jako bohaterowie bajek, ale tu bajki się kończą, bo to autorka prezentuje trzy wiersze poświęcone rodzinie Beksińskich. Pieśń ojca, pamięci Stanisława. Pieśń syna, pamięci Tomasza. Pieśń abstrakcyjna, pamięci Zdzisława. To bardzo dobre wiersze. Pieśń syna, pamięci Tomasza Beksińskiego. Chcę znęcać się nad kimś, lecz jestem tylko ja. Torturuję więc siebie. Śmierć pierwsza. Czas na numer sklepsydrą. Mam 18 lat. Pierwszy raz jest mi głupio. Pierwszy raz czuję się ohydnie. Psychiatra nic nie wie. Płaczę, bo ładna pogoda tylko za oknem. Płakałbym z kimś, lecz jestem tylko ja. Śmierć druga. Zakręcam gaz. Po co się spieszyć? Po drugiej stronie też piekło. Najpierw trzeba usmażyć tych, których nienawidzę. Psychiatra nie odpowiada. Ze śmiercią nie jestem sam. Na ścianach obrazy ojca. Ludzi na słupach wieszą nad łóżkiem. Torturuję. Śmierć trzecia. Pojawiam się o czwartej w drzwiach domu rodziców. Obłęd w oczach, spalone włosy, krew. Psychiatra się boi. Śmierć czwarta, śmierć piąta, z natury nie jest zła. Mogłaby się potknąć o miłość i rozpuścić. Śmierć ostatnią. Słuchacze Radia Maryja modlą się za moją duszę, bo ojciec nigdy nie uderzył, bo ojciec nigdy nie przytulił. Psychiatra nie może. Kasety i listy ojca, płyty trójki, mieszkanie nad kobiety, przyjaciółki, obrazy ojca, muzeum, ciało krematorium, pogrzeb świecki. Zadziwia pieśń abstrakcyjna, w której autorka ustawia podmiot liryczny w roli kronikarza swojej śmierci, który zapisuje wysokość temperatury, podaje informacje o wizycie u dentysty i to wszystko jest konkretne, nie abstrakcyjne. Pieśń abstrakcyjna pamięci Zdzisława Beksińskiego. Pierogi z paczki posypane pieprzem, polane ketchupem, korniszon. To nie abstrakcja, lecz danie wigilijne. Opętanie tematem śmierci. Udaję, że żyję. Nie chcę robić Bogu, tej ukrytej istocie, przykrości. Dentysta łapie w moim zębie drucik do wydobywania miazgi. Początek roku, ciemno, powyżej zera. Zaczynają ćwić krzyże. Chciałbym, żeby to była abstrakcja. Bałem się samotności, śmierci, nieistnienia. Dzisiaj olewa wczoraj zmalowane obrazy. Śpię dobrze. Ciemności ranne. Poniżej zera. Dentysta rozmiękcza miazgę i wywala drucik. Umarł sąsiad, alkoholik. Dzisiaj boję się bólu, wydalania pod siebie. Rano piękna pogoda, minus 14 stopni. Maluję.
Trzeba mieć kasę na zabawki. Sceny za abstrakcją rosną. Obraz szybko idzie do przodu. Oglądam horrory. Koniec lutego, poniedziałek, minus 4. Harcerska finka. 8 na 20 trafień w serce. Przewracam się z krzesła. Morderca, małolat, znany mi od przedszkolaka, zbiera z podłogi szafy butów, włosów, moją krew. Mogłaby to być abstrakcja, ale mieszkanie sprzedane, kola z lodówki wypita, ubrania rozdane, obrazy z muzeum, sprawy zamknięte, konto zlikwidowane, media odcięte, umowy rozwiązane. Te pierwsze utwory są istotne, gdyż dalej następuje już tylko rozwinięcie zawartych w nich tematów. Oto człowiek jest istotą fizyczną, codziennie zmaga się z dolegliwościami, przede wszystkim z bólem. Przewrotny dzień. Ranny czas kaleczy. Za długo, bym mogła się oprzeć rozkładowi i myśleć o sobie jak o wyjątku. Jestem odnogą monitora kroplówki w strzyku. Staję się sprzętem medycznym. Nie jest źle. Sprzęt się dotyka, dogląda, ogląda, ociera, wyciera, przekłada, dokłada, odkłada. Sprzęt tu nie może nic boleć, więc jest cicho. Zaciska zęby, kurczy serce, jeżeli ma. I otwiera się na braci z pokrojonymi nogami, brzuchami, głowami. Ich też nie może boleć. Jesteśmy w jednej sieci. Przepełniony. Obsługa potyka się o wystające członki. Wypłatę co drugi miesiąc i roletę, która mimo ceny przepuszcza światło. Zastanawiam się, co będzie, gdy części się rozpadną. Światło granicy przyciągnie personel, który tam znajdzie to, co przepuszcza. Co będzie z siecią? Poezja jest przede wszystkim szeptem ludzi wyzwolonych. Autor nie wie, gdzie go wiersz zaprowadzi. Włoski poeta Kazimierz Hoffman zwykł mawiać, że człowiek jest ręką piszącą. Ale tak to już jest, że dobry autor pozwala się prowadzić. To zresztą ładnie współgra z omawianym wcześniej motywem żurawia, który symbolizuje podróż. Przejście. Nie wychodzę na deszcz i bezstronne wiatry. Zamiast miotły dosiadam fejs Boga. W Sztokholmie jeszcze słonecznie. Przedostatni dzień. Nakładam opisy na zdjęcia. W tle trąbka Louisa Armstronga. Jeszcze zdążę moje sumary podesłać świętemu Piotrowi i zaklepać ciepłą wieczność, chociaż brak czasu. Czasu nie wstrzymam w deszczowe lato. Będę prostować skręcone włosy do jesieni, która mocniej poruszy skrzydłami żurawi, odlatujących tam, gdzie robią origami na szczęście. Mamy do czynienia z przeciąganiem nieziemskim, gdzie prawa fizyki są drugorzędne, a naprzód wysuwa się metafizyka. We współczesnym świecie coraz trudniej odnaleźć sens. Ucieczka w poezję jest na pewno poszukiwaniem czegoś w rodzaju niezwykłego stanu skupienia zbliżonego do spowiedzi. To dobra poezja, pełna metafor, neologizmów, zaskakujących puent, trochę ironiczna, miejscami bolesna, ale też dość konsekwentna. W ostatnim wierszu Przyjście czasu Krystynie Mazur udało się zawsze to, co jest w niej istotne i można potraktować jako zgrabne podsumowanie całości.
proszę Państwa. Ty spadałeś z nieba kamienie, a ja zbieram gwiazdy. Książki, które leżą tutaj na tym stoliku, będzie można nabyć po spotkaniu autorskim, ale jeszcze zanim zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewu, ale teraz już naprawdę wspólnie. Jeszcze raz przypomnę, na gitarze, ale to jest w ogóle multiinstrumentalista, człowiek, orkiestra, który pięknie gra na trąbce przede wszystkim. Dzisiaj wyjątkowo gra na gitarze, śpiewa, ale oprócz tego, proszę Państwa, no tak, nie będę mówiła jego wykształceniu muzycznym, tam innych takich rzeczy. Na razie jeszcze wierszy nie pisze, ale już jest członkiem klubu poetyckiego, także wszystko przed nim. Poproszę teraz Waldek Tomaszewski. Waldemar Tomaszewski. Zanim jeszcze oddam głos jego gitarze, to muszę się pochwalić, że w naszym klubie jest jeszcze jeden człowiek, orkiestra. Jest to Radek Sokołowski, niestety dzisiaj go nie ma, jest gdzieś tam się szkoli, tak? A ten człowiek, Państwo też jego słyszeliście już tutaj, był nieraz. On oprócz tego, że gra, śpiewa, to jeszcze pisze swoje piosenki. Waldku, wszystko przed Tobą. Teraz poprosimy o wspólne jakieś takie zaśpiewanie. Mam taki refren, to jest: zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach, zostanie tyle drzew, ile narysowałem pióro. Wystarczy, że to zapamiętacie. Dobrze? Jeszcze raz powtarzam. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Powtórzcie. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Będziemy to często śpiewać. Waldku, a kogo to jest piosenka? To jest piosenka. No proszę, powiedz. To jest taka, autor chyba nieznany, to tak jest z Harcesji. Dobrze, przyjmiemy tą wersję, tę wersję. Tak. Autor nieznany. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Thank you.
a przy okazji muszę Państwu powiedzieć, że Władek nas i Radek zresztą też inspiruje do tego, żeby nasz klub poetycki trochę się przerodził, zespół muzyczny. Ja muszę Państwu powiedzieć, że na przykład ja już jestem specjalistą od grania na tarze, prawda? Sylwia, pani, która obok tutaj właśnie siedzi, a biliśmy rekord gry na tarze, tak, Szczecin. Proszę Państwa, Sylwia, ta pani, która towarzyszyła, koleżanka, tak, która towarzyszyła piosenką Waldkowi, to również członek naszego klubu, poetka Sylwia Konopka. Sylwia przygotowuje się do swojej debiutanckiej książki poetyckiej. W klubie jest niedługo, ale za to głosem dźwięcznym daje o sobie znać, bo proszę Państwa, ona jest nauczycielem muzyki. A jak pisze Sylwia Konopka, to poproszę o wiersz, Sylwia. Tak, ty. Chciałabym, żebyście Państwo poznali nie tylko to, co ja piszę, ale moje teksty, ale również teksty właśnie tych członków klubu, którzy tutaj dzisiaj z nami są. Nie byłam przygotowana. Sylwia, nie kłam, ja mówiłam. Gdy mam joba, maj, na płycie cmentarnej żmija wygrzewa zygzaki. Stoję. Ciężar odpowiedzialności kopie w żołądek. Mam na ramieniu oddechy niemych. Obawiam się pierwszego dźwięku. Mój cel? Doskonałość. Potem zdecydowanie płynę. Mienią się w oczach cyfry. Szukam sensu w datach. Nie znajduję. Czekam. Szloch zamiast zapłaty. Cisza zamiast braw. Żmija zygzakowata, słuchana w ostatnie zadęcie, zaciąga kurtynę w cień. Dziękuję. Jak pisze Sylwia Konopka, to już Państwo się przekonali właśnie w tym stylu. Muszę też powiedzieć, że za ten wiersz otrzymała jako praca domowa, bo mamy takie konkursy w klubie, tak? Są zadawane prace tomowe, domowe, tematyczne i tak dalej. I mamy, nagrodą jest na przykład Złota Muszelka. To jest pierwsze miejsce. Ona dostała Złotą Muszelkę właśnie za ten wiersz. Drugie miejsce jest Srebrna Muszelka i tak dalej. Tak pięknie prowadził cały wieczór Andrzej Sochaj. Andrzej jest z nami od początku w klubie, czyli drugi jeszcze więcej. Czyli prawie od początku, czyli prawie 17 lat, bo tyle się spotykamy w każdą środę, proszę sobie wyobrazić, tak? Co ja z nimi mam? 17 lat. Andrzej Sochaj. Dziękuję, że mogę tutaj znowu być w tej bibliotece w Bornu Sujnowie. Rok temu mogę trochę przedstawić prozę. Teraz pozwólcie Państwu, że przedstawię Państwu wiersz pod tytułem Testament. Wierzę, że człowiekiem jestem. Dzięki Bogu. Gdy odejdę, poznam siebie w pełni. Przemijanie. Czy po mnie zostanie duchowy testament? Niecały umieram. Pewnego dnia starsza siostra przeniesie mnie bliżej Ciebie, Pani. Dziękuję. Czy Państwo chcecie teraz piosenkę może, czy dalej się przedstawiamy? To może jeszcze jedna osoba, Irenka tam siedzi na końcu, a miała też bardzo ważną rolę, czyli Irena Otolska miała bardzo ważną rolę, tak. Irena jest z nami też już dłuższy okres czasu, przygotowuje się do pierwszej swojej książki, do wydania pierwszej książki. Ja jeszcze sama nie wiem, czy to będzie poezja, czy to będzie proza, ale to się wszystko okaże, tak? Irenka, poproszę Cię o wiersz. Ale o sierpniu, więc taki troszkę przewrotny. Gdy nadchodził sierpień, który członkował zakrzepłe lato, wbiłam oczy
pogubione nazwy na białej kartce. Palcem zakreślałam ślepe drogi do źródła, którego epicentrum przeciekało rozpadlinami białka. Widziałam próchno odrzucone lemieszem. Smakowałam słońca na winnych wzgórzach i nadzieję odlatujących gęgaw. Szukałam. Teraz, gdy piszę, a lato przed zmierzchem, rozgniatam twoje słowa. Ułapię miarowy rytm zatokowy. Między Ireną a Sylwią siedzi Leonard Jaworski. Proszę Państwa, Leonard też jest w klubie naszym od samego początku. Jego działalności nawet jeszcze wcześniej, ponieważ kiedyś w Klanie, czyli Klub Ludzi Artystycznie Niewyżytych, to też było w Szczecinku, też prowadziłam, muszę się pochwalić, z Danką Wawiłą, z Danutą Wawiłą, nieżyjącą poetką, i Leonard też był w tym klubie, proszę Państwa. Ja Leonardowi bardzo dziękuję. Miał dzisiaj tak trudne wyzwanie, ponieważ po dentyście, to wiecie Państwo, jak to się czyta, także słychać to było. Dlatego wielki oklaski, Leonardzie, bardzo Ci dziękuję. Poprosimy o wiersz Leonarda. Mój będzie z dolnej półki, ale poproszę o uśmiech, kiedy go przeczytam. Tytuł: chciałem być biedakiem. Kochać mnie nie chciała, no i odjechała. Potem zapomniała, no bo nie kochała. Jak wredna kochanka, jak niewierna żona. Opuściła mnie bieda, na mnie obrażona. Żałuję swej biedy, była śliczna, mała, jednak mi uciekła, bo mnie nie kochała. I na złość znajomym, sąsiadom i wrogom zjawił się dobrobyt, głośny już od progu. Biednemu współczuli, nic mi dać nie chcieli, nikt mnie nie szanował, o mnie zapomnieli. Teraz mam przyjaciół szczerych i oddanych. Stałem się poważny i bardzo kochany. Księdzu tak przecieka, sekretarz ma długi, daj, wspomóż i wesprzyj, prosi jeden z drugich. Mówię to każdemu, nie jestem bogaty, czwartego Mercedesa kupiłem na raty. Śmigłowiec mam w leasingu i na giełdach straty, wszyscy krzyczą, dawaj, bo jesteś bogaty. Lepiej klepać biedę i czasem głodować, niż wzbudzać zazdrość i z kasą się chować. No proszę, Leonard, jakie owacje. O mnie będzie wiesz. To jest taki satyryczny, jeżeli takie się podobają. Powiem, że jechałem do Gorzowa Wielkopolskiego pociągiem i patrzyłem na swoją twarz, tam w przedziałach są takie lustra. Sam jechałem jeden. I na bilecie, na drugiej stronie tego biletu napisałem ten bilet. Pochwała Łysiny. Głosuję na Łysych, popieram Łysinę, tylko czemu kocham z włosami dziewczynę? Czymże jest Łysina, jak nie darem z nieba? Widać włosów teraz, tutaj już nie trzeba. Otwarta i piękna łysa głowa pana, jakoś niepodobna do głowy barana. Gdy zrobię coś złego, ktoś uzna mą winę, nikt mnie nie wytarmosi za głową cytrynę. Insektów uniknie, siwizny i kpiny, jeżeli dorobisz się porę łysiny. I z dumą ją nosisz w Krakowie czy w Rzymie, każdemu przyjemnie przy swojej łysinie. W Szczecinku, w Paryżu, przy Ani i Krysi, niech tam żyją śliczni i szczęśliwi łysi. Pamiętam, że jestem niegrzeczna, proszę Państwa, ale chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali może piosenki Waldka.
Tak byliśmy przygotowani, taki jest scenariusz. No niestety, scenariusze należy realizować, prawda? Jak się je opracowało. Siadaj, Leonard. Ja nie o tej piosence chcę coś powiedzieć, bo miałem udział w tej piosence, ale tu jest zagadka dla Państwa. Piosenka jest taka, powiedziałbym, chrześcijańska, a melodia wyda się Państwu bardzo znajoma. I na koniec powiem, jak się nazywa ta melodia. Nie film, tylko melodia ma swoją nazwę, którą tu Walek zaśpiewa, a później zagra, po dwuczęściowy to będzie utwór. Gdy codzienności trud się kiedyś zwali z nóg, nie zapominaj, że przy tobie zawsze Bóg. Zaufaj Mu bez granic tchu i pozwól, proszę, pokierować sobą. Zrozumiesz, że dziś łatwiej tak, gdy Jezus ci naznacza szlak. Gdy już nie możesz dłużej krzyża swego nieść, przypomnij sobie, że Jezus też z nim szedł. Nie musiał, lecz pokochał lud, więc podnieś głowę i posłuchaj Bożych słów. Choć droga trudna, ciężka jest i taka zła, choć czasem spływa z twoich oczu gorzka łza, idź jednak wciąż, przedzieraj szlak dla słabszych, którzy oczekują na twój znak. Zrozumiesz, że dziś łatwiej tak, gdy Jezus ci naznacza szlak. Gdy już nie możesz dłużej krzyża swego nieść, przypomnij sobie, że Jezus też z nim szedł. Nie musiał, lecz pokochał lud, więc podnieś głowę i posłuchaj Bożych słów. Więc podnieś głowę i posłuchaj Bożych słów. Książkę poetycką. Oczywiście teraz się szykuje, prawda? Tereniu, szykujesz się, tak? Szykujesz się do wydania następnej książki, tak. A jak pisze Terenia? Trzask gałęzi wzmaga czujność. Gotowy do wyzwań, umyka ścienia.
ma w sobie dzikość, siłę w nogach. Ze skały na skałę skoczy, zeskoczy. Wlot mi ja, zakłócany nierównym biciem serca, rozpadliny. Przybyć. Tatiana Rogowska. Co o Tatianie można powiedzieć, można było o niej długo mówić, ale powiem Państwu jedno. Tatiana jest niedługo u nas w klubie, kilka lat, proszę Państwa. Poszła sobie na spacer, usiadła na ławce, napisała wiersz, a to było akurat tak się dziwnie złożyło, że ten wiersz napisała na ławce, która była koło naszego Domu Kultury. No i mówi tak, skoro tam jest klub poetycki, to ja idę. No i została. I została, proszę Państwa, do dzisiaj, czyli już kilka lat. I teraz ma za sobą jedną książkę poetycką, szykuje się do drugiej książki poetyckiej. A jak pisze Tania, posłuchajmy. Ja w ogóle miałam właśnie zabrać po swoją książkę poetycką. Oczywiście zapomniałam. I dlatego teraz z pamięci próbowałam odtworzyć jeden z wierszyków. I jest to szczepienie ochronne. Zaszczepiłam się przeciwsmutkowo słonecznym produkiem. Kolejki nie było. Szczepionka za darmo. Działanie należy wzmacniać pogodą ducha i stosować uśmiech zamiast dopalacza. Czy Państwo bardzo szczepana pisze? A teraz poproszę Gosię Góralską. Gosia Góralska, no cóż by o niej powiedzieć, ma za sobą dwie książki poetyckie. Jedna z nich to jest książka, która wygrała właśnie, który to był rok, Gosia, przypomnij mi, nasz konkurs poetycki, który w 15. Nasz konkurs poetycki została laureatką Nagrody Głównej w kategorii Poeta Regionu i tutaj druk tej książki. To właśnie Bogdan Stanowicz właśnie tak drukował to. Natomiast proszę Państwa, no z tej książki będziesz czytała, tak? To jak pisze Małgorzata Góralska. Rewolucja dojrzałych dzieci. Przeczytaj, zanim zmienię tytuł, powykreślam słowa. Może zobaczysz wtedy to oderwanie od czasu i uwierzysz, że nie jestem szalona. Nie wszystko w świetle wygląda tak wyraźnie. Oddział zamknięty nie wyleczy myśli, zostawi bliznę. Nie chcę, by się całował zgodnie z receptą. Kaleczysz. A przecież w pierwszej i ostatniej wersji miało pozostać sobą. Ja zadałem zagadkę, może ktoś wie, jak się nazywa ta melodia, do której Wartek zaśpiewał piosenkę pod tytułem Hymn co dziewczyna. Tak, jest to melodia z filmu Ojciec Chrzestny, ale dowiedziałem się to przypadkowo, że ona ma swoją nazwę i to bardzo ładną nazwę. Nazywa się O miłości mówmy cicho. Ta melodia. Piosenka tu u Bartka była Hymn codzienności, tam jest film Ojciec Chrzestny, ale kiedyś Państwo słyszeli tą piosenkę, to pamiętajcie, że to jest o miłości, mów mi cicho. To już cicho i kończę. Proszę Państwa, to nie było planowane zakończenie. O miłości będę mówiła cicho z listu do nieznajomego. Skoro wszyscy pochwalili się ostatnimi wierszami, no to proszę Państwa, ja też muszę. To właśnie w tym roku jeszcze mi się napisało. Listy do nieznajomego. Jeżeli widział Pan moje ślady koło brzozy, to znak, że idzie wiosna i czas zbierać oskołę z moich oczu, włosów i rąk. Z pustego spichlerza, z cienia, z błota będę wołać pod kwitnącą wiśnią. Pozwolę się głaskać, a Pan będzie mruczał, dotykał, smakował i nazywał to, co się urodzi.
A się śmieję, gdy opowiadam o poranku w jeszcze nieposkładanej pościeli, niewypitej kawie i niedoczytanej kromce książki. Pan się śmieje, kot drapie. Spróbuję więc wpisać się w kartkę bez kratek. Przyjdź, czekamy na Ciebie.
Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przyjście, za spędzenie tego wieczoru razem z nami. Bardzo dziękuję za przyjechanie. Więc nie tylko za przyjście. Proszę Państwa, no więc w tym nastroju, tak, czas nam się pożegnać i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Cicho. W domu nie ja cicho. Wyszedł.